Chciałam zaprosić teraz Pawła Surgiela, Piw Roast, który ten obraz podsumuje, przedstawi może pełne spektrum tych nowych rozwiązań, tego co zwłaszcza pokaże i opowie nam o tym, co nowego i czego tu o czym żeśmy jeszcze nie mówili. Proszę. Wanshan Kao, co mam nadzieję znaczy po chińsku dobry wieczór, a nie zamówiłem właśnie kurczaka. To jest chyba najważniejszy w tym momencie dla wirtualnej rzeczywistości język, a być może drugi po C++. Ja nazywam się Paweł Surgiel, na co dzień prowadzę firmę, która nazywa się Bifrost. Zajmujemy się dostarczaniem technologii dla firm VR-owych. Z takich ciekawostek i tu obecnych prelegentów mogę powiedzieć, że Bogumiłowi dostarczyliśmy pierwszego Oculusa. Albo jednego z pierwszych, czym pokazaliśmy, że na VR da się zarabiać oraz, że dostarczamy technologię. To dlaczego tutaj jestem, zresztą po raz piąty na auli, to taka chęć rozprawienia się z pewnymi mitami, które są w tym świecie, które ciągle się powtarzają, zwłaszcza wśród dziennikarzy technologicznych. Więc jeśli tacy tutaj są, to chętnie w jakąś polemikę wejdę. Co do pani, która zadała pytanie prelegentom odnośnie tego, czy VR rozwiązuje jakieś problemy, proszę podać jakiś problem, a ja postaram się podczas tej prezentacji na niego odpowiedzieć. Maju, możemy? Proszę wymyślić na najbardziej dziwny, skomplikowany problem, jaki jest, a postaramy się znaleźć rozwiązanie za pomocą technologii. Nie wiem, strzelając pierwszy głód na świecie i wojny, bo to chyba wszystkie mis świata zawsze mówią, że to chciałyby rozwiązać, tak? Do. Czyli agresja i te nierówności, jeżeli chodzi o podział dóbr, tak? Że 100 osób na świecie posiada tam, nie wiem, chyba 90% majątku, jaki mamy na tej planecie. No okej, czyli mamy mówić o jedzeniu i kasie. Dobra, spróbujemy coś z tym zrobić. Znaczy myślę, że w kwestiach wojen tutaj chłopaki od gier mają trochę więcej do powiedzenia. Tam było tak dużo takich narzędzi do wyboru na początku etapów, do rozwiązywania tych problemów, ale coś zobaczymy. Okej. Generalnie dzisiejszy poranek powitał mnie newsletter takiej grupy GoMobi, która powiedziała, że rok 2000, nie pamiętam czy 16 czy 17, jest rokiem wirtualnej rzeczywistości. To świetnie, bo ten sam rok trochę wcześniej ogłaszali rokiem mobile, rokiem internetu, rokiem Linuxa i innych tego typu rzeczy. No ale podobno się mówi, że jest to rok wirtualnej rzeczywistości. Dokładnie to samo było na początku lat 90., kiedy też mówiono, wirtualna rzeczywistość zmienia właśnie wszystko i wszystko będzie inne, rynek rośnie, lejcie kasę i tak dalej, bo nadchodzą zmiany. No zmiany się wtedy nie zadziały, ale jakiś proces się rozpoczął. Żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim miejscu teraz jest wirtualna rzeczywistość, podczas którejś tam już próby zapukania do naszych drzwi, najpierw sobie zdefiniujmy, czym ta wirtualna rzeczywistość jest, bo to jest jeden z takich większych bullshitów, jaki się ciągle przewija. Mamy różnego rodzaju losową literkę z alfabetu i za nią literkę R odpowiadającą za słowo reality, czyli rzeczywistość. Więc możemy mieć dla A, augment reality, dla B, coś tam dalej i tak aż dochodzi do V, czyli wirtualnej rzeczywistości. Microsoft sobie wymyślił, że z racji, że jest Microsoftem, stawi literkę M na początku, potem dodał do tego jakieś uzasadnienie, wymyślił sobie, że będzie to mixed reality. No dobra, także tych rzeczywistości mamy całkiem sporo. Pewnie z wirtualną się gdzieś spotkaliście, pewnie z rozszerzoną się gdzieś spotkaliście, z mixed się spotkaliście, więc generalnie tego jest całkiem dużo. Z jakiegoś powodu też niektórzy to wszystko wplatają wideo 360 stopni, nazywając, że jest to wideo dla wirtualnej rzeczywistości. Więc gdzie jest tak naprawdę różnica? Jeżeli sobie mamy cyfrowy świat, który do medium, nośnikiem, którego są jakieś tam mniej lub bardziej wyrafinowane gogle, które zakładamy sobie na głowę.
I ten cyfrowy świat jest wygenerowany w 100% cyfrowo, za pomocą komputerów, tak jak na przykład gry komputerowe. Gry komputerowe nie są filmami. To jest po prostu wygenerowany cyfrowo świat w grafice komputerowej. To jest wirtualna rzeczywistość. Żaden bodziec, poza naszym ruchem, do takiego świata nie trafia. Żadna informacja do takiego świata nie trafia. I teraz tak, zdejmujemy takie gogle, znajdujemy się w rzeczywistej rzeczywistości. RR. No, na pewno ktoś gdzieś, jakiś napadak geniuszu wpadnie na taką nazwę, ale pamiętajcie, to w takim razie ja byłem pierwszym. Więc w tym momencie wyszliśmy z VR, znajdujemy się w RR. Okej, jeżeli w naszej RR zaczną się nagle nam przed oczami pojawiać jakieś napisy, jakieś symbole, to może znaczyć dwie rzeczy. Albo, że wczorajsza impreza była troszkę za bardzo epicka, albo, że trafiliśmy właśnie do rzeczywistości rozszerzonej, czyli pojawiają nam się dane, które w jakiś sposób opisują rzeczywistość, w której się znajdujemy, albo są do niej jakimś tam przyjemnym, gdzieniegdzie przyczepionym, ale dodatkiem. I teraz tak, jeśli nagle obok nas, kiedy jesteśmy w RR z elementami AR, pojawi się króliczek, który dookoła nas zacznie sobie biegać, popodskakiwać i tak dalej. I to wcale nie ma związku z najnowszą kampanią Ministerstwa Zdrowia. Króliczek jest przypadkowo. Ten króliczek będzie cyfrowo wygenerowany. Będzie sobie, powiedzmy, modelem 3D, tak od strony czysto technicznej, od strony użytkownika, po prostu biega gdzieś tutaj króliczek. Ten króliczek przyjmuje cechy otoczenia, takie jak na przykład światło. Przygasimy światło, króliczek będzie ciemniejszy. Włączymy jaśniejsze światło, króliczek będzie jaśniejszy. Króliczek obiegnie ten głośnik, który mam tutaj na scenie, w taki sposób, że za tym głośnikiem zniknie, ale jak wybiegnie z drugiej strony, nagle się pojawi, czyli przyjmuje rzeczywiste cechy otoczenia, w którym się znajduje, jednocześnie cechy otoczenia użytkownika. Oznacza to, że mamy do czynienia z mixed reality, a w zasadzie to, dokładniej mówiąc, mixed realities, ponieważ mamy nasze RR i mamy elementy AR, ale osadzone kontekstowo. Więc jeżeli mamy jakiegoś dziennikarza i jeszcze raz to pomyli, to na pewno na jakimś evencie się jeszcze spotkamy. I teraz tak, wracając do tego, gdzie w tym momencie jest wirtualna rzeczywistość. Trzeba zdać sobie sprawę, że wirtualna rzeczywistość osiągnęła w ciągu ostatnich 3 lat, bez względu na to, jaką miarką to będziemy mierzyli, czy ilością wpakowanej w tę technologię kasy, czy ilością użytkowników, czy wpływem na to, co dzieje się dookoła nas, osiągnęła w 3 lata tyle, ile telewizja osiągnęła w 40 lat. W tym momencie telewizor ma każdy. Headsetu VR nie ma każdy, chociaż to podobno ma się zmienić. Jeżeli sobie postaramy porównać rozwój tej technologii do jakiegoś rynku, który w tym momencie jest stabilny, który każdy zna, niech dla uproszczenia będzie to rynek jakiś cyfrowy, rozrywkowy, na przykład konsol. Tam nie ma żadnej wartości dodanej, konsole nie rozwiązują żadnych problemów społecznych, mają o tyle prościej, nikt się nie pyta, jak za pomocą konsoli zlikwidować głód na świecie, a my musimy jakoś ten problem rozwiązać. To konsole pojawiły się w latach 80. na dobre. Na całym świecie sobie były różne generacje Super Nintendo, Nintendo, potem Nintendo 64. Generalnie działo się dużo, w zasadzie od czasów Atari. W Polsce pod tym względem była totalna bieda, podobnie jak teraz jest z wirtualną rzeczywistością. Natomiast zawsze na początku pojawiają się innowatorzy. To jest około 2% danego segmentu, na przykład technologicznego, zajmuje się daną technologią, to są innowatorzy. Później pojawiają się early adopterzy, czyli goście, którzy są w stanie
płacić za to, żeby zostać testerami danej technologii, bez względu na to, jak ta technologia jest kulawa i ile sprawia problemów. Im sprawia to frajdę, że oni to na siebie biorą. Jak zostanie przekroczona tak zwana masa krytyczna dla danej technologii, pojawiają się wstępni użytkownicy, zaawansowani użytkownicy, użytkownicy schodzący danej technologii, a jeżeli jakaś technologia totalnie zniknie, zawsze na końcu zostaje też 2%, tak samo jak innowatorów, to takich totalnych świrów, którzy na przykład dzisiaj mówią, że telewizory 3D to jest fajna sprawa i bronią tego za wszelką cenę. Więc zawsze się znajdzie i grupa innowatorów, i grupa użytkowników, takie na przykład BlackBerry. Ciągle gdzieś ktoś wyskoczy, mówi, że BlackBerry jest na najfajniejsze. Podobnie jest z VR. Natomiast codziennie w blogach technologicznych czytamy, że VR umiera. To jest fantastyczne, bo coś, co się tak naprawdę nie narodziło, już w tym momencie umiera. I to jest chyba najczęstszy temat dyskusji gości, którzy nigdy na sobie nie mieli headsetu. To jest fantastyczne, jak spotykamy się na różnego rodzaju eventach technologicznych. Siada na scenie dwóch gości mówiących o tym, jaka ta technologia jest umierająca i tak dalej. W tym momencie pojawia się taki surgiel i się pyta, a ile godzin mieliście panowie headsety na głowie? No ja kiedyś na evencie takim jak teraz tutaj, no gdzieś tam Oculusa założyłem, a ja to cardboarda mam. I mniej więcej tacy ludzie mówią, że ta technologia umiera. Co ciekawe, VR jest w tym momencie najmocniej obsadzoną przez inwestorów technologią, trendem, segmentem, modą, zwał jak zwał, na świecie. O ile jeszcze w 2015 roku w pierwszym kwartale globalnie inwestowano około 100-115 milionów dolarów kwartalnie, o tyle w 2016 w pierwszym kwartale globalna suma inwestycji, pomijając rynek chiński, wynosiła miliard dolarów. Co ciekawe, w 2017 roku, w ciągu pierwszego kwartału, w ten rynek zainwestowano 2,5 miliarda dolarów tylko w pierwszym kwartale i tylko w firmy z pominięciem rynku chińskiego. Także oczekiwania inwestorów wobec tego rynku, idąc za tak zainwestowaną kasą, są naprawdę olbrzymie. Niestety większość z nich zderzy się ze ścianą, bo ponieważ na tym rynku nie da się obecnie zarabiać, chyba że model biznesowy to jest sprzedawanie Oculusów Bogumiłowi, ale takich Bogumiłów nie jest na rynku za wielu, więc generalnie jest ciężko przeżyć. Jak ciężko? Przekonało się o tym blisko 95% founderów w Stanach, którzy swoje startupy wyłożyli. Więc kilka miliardów dolarów zainwestowanych w Stanach w ten rynek poszło jak para w gwizdek. Tymczasem w Chinach, rynku, o którym się nie mówi, rynku, który każdy ignoruje, w ciągu ostatniego roku zostały otwartych ponad 10 tysięcy takich arcade'owych salonów gier, jakie otwiera Bogumił. 10 tysięcy w samych Chinach, przy czym jeżeli odniesiemy to do Stanów, mamy tam tylko 500 tego rodzaju salonów. Przepaść jest naprawdę olbrzymia. Co więcej, dane mówią, że 60% użytkowników tych salonów to są kobiety. Co więcej, 70% tych salonów jest salonami nierentownymi. Co więcej, jest to w tym momencie jeden z najbardziej aktywnych segmentów rynku, w który inwestuje chiński rząd. Wynika to z tego, że percepcja czasu w Chinach jest zupełnie inna niż percepcja czasu w Europie, w Polsce czy na przykład w Stanach. Jeżeli są sobie jakieś działania, na przykład, pomyślmy, że budujemy inwestycje albo chcemy zbudować coś na przyszłość. Perspektywa dalekiej przyszłości dla startupera, czy w ogóle dla kogoś żyjącego u nas, no to są powiedzmy 2 lata. Wynika to z naszej natury. Dla nas działaniem wojennym, takim wynikającym po prostu z tego, kim jesteśmy, jest powstanie. To znaczy robimy jakiś zryw, robimy sru
I się nie zastanawiamy, co będzie dalej. Co będzie, to będzie. Brytyjczycy myślą trochę dalej. Dla nich takim fajnym etapem, takim fajnym przedziałem czasu, jeśli chodzi o na przykład działania wojenne, jest powiedzmy 20 czy 50 lat. Oni w momencie, kiedy podbijali, kiedy budowali kolonie, myśleli o tym, co będzie za te kilkadziesiąt lat. Dla Chińczyków też w momencie jakichś tam potyczek z Brytyjczykami, sensownym przedziałem czasu jest na przykład, gdzie my jako kraj będziemy za 200 czy za 500 lat. Ta percepcja czasu wpływa na to, w jaki sposób w tym momencie rząd chiński inwestuje w technologię, a inwestuje właśnie bardzo mocno w technologię VR, pomimo że na dzień dzisiejszy jest to technologia bardzo deficytowa i przynosząca w zasadzie straty. Dlatego można pokusić się o takie zdanie, że okej, Stany Zjednoczone czy świat zachodni dostarcza technologię, ale tak naprawdę to w Chinach ona się przyjmuje. Jaka będzie przyszłość tego wszystkiego, tego całego zamieszania? Mark Zuckerberg zapowiada, że doprowadzi do tego, że 1 miliard użytkowników, że będzie na świecie dokładnie 1 miliard użytkowników VR w ciągu najbliższych kilku lat, nie kilkunastu, kilku lat. Co ciekawe, telewizory w tym momencie w domach ma 1,5 miliarda ludzi. Dlatego VR przybliży ludzi do wiedzy. Jeżeli przybliży ludzi do wiedzy, w tym momencie zakładam, że kwestia głodu, która idzie za globalną wiedzą, także zostanie w jakiś sposób rozwiązana. Jak to zrobi? Gdzieś w kręgach deweloperskich mówi się już teraz, że newsfeed Facebooka od przyszłego roku będzie dedykowany VR-owi. Maja mnie za chwilę stąd wygoni, więc dążę do tego, żeby zakończyć. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście na sam koniec będzie rozwiązanie problemu. Jeżeli macie jakieś pytania, ja nazywam się Paweł Surkiel, moja firma to Bifrost. To, czym możemy pochwalić się, to, że technologią VR-ową pobiliśmy jakiś czas temu rekord polskiego crowdfundingu udziałowego, zbierając w trochę ponad 2 tygodnie 1 600 000 złotych na rozwój naszej firmy. Chętnie odpowiem na pytania, tylko proszę trochę prostsze. Paweł Surkiel, a czy ty rozwiązałeś kwestię głodu na świecie? Bo ja chciałam ci przypomnieć, że miałeś. To miał być ten początek twojego... Tak, bo powiedziałam, że przed chwilą, że to będzie jako ostatnie z pytań. Mam nadzieję, że ktoś mi jeszcze da trochę czasu i zadaj jeszcze jakieś. Dobrze. Czy są pytania do Pawła? No nie pomagacie. No właśnie. Jak tam? Jest, idę. Dzięki. Bo wszyscy czekają na ten suspens, na ten głód, na to, kiedy dostaniesz Nobla pokojowego. Bo mówiłeś w pewnym momencie, że wymyśliłeś termin real reality. Tymczasem ja już chyba kilka miesięcy temu widziałem gdzieś na Facebooku właśnie taką reklamę. Teraz sobie sprawdziłem nawet, że to była jakaś wystawa NHL-a, gdzie właśnie było taka humorystyczna rzecz właśnie o tej reality. No dobra, czyli w takim razie nie mam praw do tej nazwy. To by było prostsze pytanie. Czy jeszcze pytania? A dobrze. Loża. No Bogumił, ratuj. To chciałem podłączyć się do głodu na świecie, ale to może później się dołączę. Okej, zasadniczo mamy na świecie taki trend, że rośnie nam ilość danych, które wytwarzamy i ta ilość danych wytwarzanych rośnie w dramatycznym wręcz tempie. O ile możemy policzyć, że do 99 roku wytworzyliśmy jako cała cywilizacja 5 petabajtów danych, to jest mniej więcej tak, jakbyśmy to wydrukowali stąd do Plutona i z powrotem przelecimy tymi danymi tę odległość 5 razy. To jest naprawdę dużo danych. I my tyle danych wyprodukowaliśmy do 99 roku jako cywilizacja. Mniej więcej na etapie, na którym jesteśmy teraz, 5 petabajtów danych jako cywilizacja produkujemy w przedziałach około 2 godzin. Do 2020 roku 5 petabajtów danych będziemy generować co każde 5 sekund.
Technologie cyfrowe, takie jak szczególnie tutaj augmented reality, pozwalają nam na skrócenie dostępu do danych w sposób znaczący. Kiedyś, żeby posiadać informacje na temat w zasadzie dowolny, szliśmy do biblioteki. Jeszcze wcześniej musieliśmy wcześniej zostać księdzem, żeby do tej biblioteki pójść. Teraz mamy w komputerach Wikipedię, na telefonach jesteśmy w stanie jednym zapytaniem Google'a dostać odpowiedź na takie dane. Znaczy dostać dostęp do takich danych, jakie wyszukamy. Dzięki augmented reality dane będą nas otaczać i w zasadzie wystarczy, że pomyślimy o tym, że potrzebujemy jakichś danych i te dane będą nam dostępne. Ja wierzę, że dostęp do danych i umiejętność posługiwania się nimi jest kluczem do rozwoju cywilizacji, a rozwój cywilizacji jest kluczem do tego, żeby zniknęły takie problemy jak na przykład głód na świecie. Także tutaj, o ile wirtualna rzeczywistość nieszczególnie się przyda, Chyba że ludzie głodni postanowią zjeść deweloperów VR, którzy w tym momencie też są głodni, bo na tym rynku naprawdę nie ma kasy i jest ciężko zarobić, to na pewno głód deweloperów VR rozwiąże czas, a wtedy to będą grubiutcy ludzie i też można będzie ich zjeść. Także w jakiś sposób. Chyba muszę przerwać ten wywód, aczkolwiek widzę, że wywołał on wiele pytań. Też nie w kontekście tego wywodu, ale co powiedziałeś odnośnie AR, że w kontekście głodu możemy znaleźć tego typu rozwiązania, ale w ramach VR, bo druga część tego pytania odnośnie tych rozwiązań to były też wojny na świecie. I znowu chciałbym się odwołać do wizji, o których mówiłem podczas mojej prezentacji, czyli do wizji Jacka Dukaja i jego twórczości. Właśnie w swojej pracy w Czarnych Oceanach, to jest 2001 rok, data publikacji tej powieści. Tam opisuje koncept, w którym klasyczne wojny przestają się po prostu opłacać, bo jesteśmy w stanie właśnie za pomocą wirtualnej rzeczywistości, w której ucząc się jesteśmy w stanie w zupełnie inny sposób przyjmować te dane, bo możemy operować na przestrzenności i wprowadzać zupełnie nowe wymiary niż tylko dwuwymiarowe ekrany. Jesteśmy w stanie wykształcić żołnierzy, którzy są w stanie prowadzić de facto wojny ekonomiczne i analizując tak dużo danych z wielu rynków, są w stanie podejmować decyzje, przez co wojna ekonomiczna będzie dużo bardziej opłacalna niż faktycznie konflikt zbrojny. Więc polecam właśnie zajrzeć do Czarnych Oceanów, też do Linii Oporu, bo tego typu inspiracje sprzed praktycznie 20 lat. Ponieważ Maja nie wyłączy mi mikrofonu, to ja jeszcze dodam, że mamy sobie taki film jak Matrix i tam problem wojen w RR został rozwiązany tym, że wszyscy jesteśmy wyłącznie w wirtualnej rzeczywistości, więc fizycznie między sobą nie walczymy. Co prawda generuje to dużo innych problemów, ale przynajmniej się nie będziemy zabijać na dzidy. Dziękuję. Ja jeszcze jedno pytanie o te finanse, bo to mnie intryguje. Mówisz, że nie można się utrzymać z VR-u, a tam 2,5 miliarda w pierwszym kwartale wyłożyli inwestorzy. To na co te pieniądze idą? Chodzi o to, że jest to ciężko sprzedawać. To są pieniądze, które idą na rozwój technologii. Zanim my jako konsumenci zaczęliśmy kupować procesory Intela, Intel dzięki głównie inwestycjom także rządowym i zamówieniom trochę z NASA, troszkę od firmy Lockheed Martin, która robiła myśliwce, przerzucił przez swoje linie technologiczne blisko 250 miliardów dolarów. I tyle wydał po to, żebyśmy my w tym momencie byli w stanie pakować procesory do swoich kompów i za nie płacić. Więc my w tym momencie płacimy za to, że kiedyś i teraz jest to rynek, że kiedyś ktoś naprawdę dużo pieniędzy w rozwój procesorów wpakował. W VR też jesteśmy w tym momencie na etapie, gdzie pakujemy pieniądze, gdzie są inwestowane pieniądze, dlatego inwestorzy inwestują. Natomiast to nie jest tak, że ci ludzie, którzy robią VR, są w stanie, tak jak Intel, sprzedając procesory nam teraz, w takim modelu na tym sensownie zarabiać. To jeszcze nie jest ten etap. Jesteśmy ciągle na etapie między innowatorami a early adopterami, gdzie jeszcze po prostu nie ma kasy z rynku. To znaczy, ja chciałem się ustosunkować do tego głodu. Tutaj znowu inspiracją niegasnącą są właśnie książki science fiction i filmy science fiction. Natomiast
to, o czym rozmawiamy i trochę się obwąchujemy z VAT-em, z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, z Katedrą Logistyki, to jest taki obszar telepracy, wykorzystujący różne kontrolery ruchu, wirtualną rzeczywistość, która miałaby umożliwić pracę w strefach, gdzie nie ma pracy, typu Afryka, nie wiem, choćby Ukraina, Białoruś, cokolwiek. W miejscach, gdzie jest dostęp do internetu, co też może być problemem w Afryce, mogą pracować osoby w innych strefach czasowych lub w tych samych strefach czasowych i obsługiwać magazyny, które faktycznie fizycznie mieszczą się w lokalizacjach zachodniej Europy, gdzie pieniądze czy głód nie jest problemem. No to jest jeden ze sposobów, który sobie rozważamy, a w moich fantazjach ja idę dalej, to znaczy we wrześniu się wystawialiśmy na targach militarnych w Kielcach. Chcemy zostać jakimś tam dostawcą rozwiązań symulatorowych do szkolenia wojska. Natomiast kolejnym krokiem tych działań jest to, żeby w centrali symulacyjnej siedziały osoby i działały, a faktycznie po fizycznym świecie poruszały się roboty. Może to nie jest rozwiązanie na wojny, ale na pewno pozwoliłoby ograniczyć straty. Natomiast rozwiązanie na wojny, wydaje mi się, że to tak czy inaczej się zbliża. To znaczy wszystko idzie w kierunku coraz większego dostępu do technologii, coraz większego dostępu do wiedzy, tak jak mówił Paweł. A tym samym wszystko się wyrównuje, w sensie szanse dla ludzkości z różnych miejsc i to prowadzi do powstania tego trendu hiperdemokracji. Pokazuje nam to właśnie ruch kryptowalut, gdzie chcemy odchodzić od scentralizowanych instytucji i państw mających władzę, a właśnie przechodzić w taki sposób, żeby relacjami międzyludzkimi, wiem, że już daleko odpływam, ale to ma sens, żeby relacjami ludzkimi rządziła zasada: ja tobie nie wchodzę w drogę, robię swoje, ty mi też nie wchodź. I jeżeli popatrzymy na to z tej perspektywy, że w tym kierunku będzie ewoluował świat dzięki technologii, no to wojny rozwiązują się tak jakby jako skutek, efekt uboczny. No. No, to będzie nie zawsze pytanie, to będzie odpowiedź panu Bogumiłu, bo ja jestem z Ukrainy, ja jestem dyrektorem z rozwoju firmy, która nazywa się Deep High Tech, i my w Ukrainie posiadamy największą w świecie sieć симулятора віртуальної життєвістості. І з боку того, що в бранзі немає пеньонзів зараз, я можу повідати, що ми ж з поведзенням зробимо два літа і заробляємо на тим пеньонзі. Зараз виходимо на ринок польський, і вже посідаємо перший симулятор тут і в Польщі, в Глині. Трохи зачепило мій коментар пана о тим, що в Україні немає праці. Перепрошую. Pan jest osobą publicznej, okej? Okay? Ja po prostu odpowiem. Dobra, to wkrótce. Ja teraz nie, to nie jest dyskusja, ja po prostu powiem, że my posiadamy największą sieć symulatorów wirtualnej rzeczywistości w świecie, zarabiamy na VR pieniądze i teraz wchodzimy na rynek Polski. I my jestem z Ukrainy i mi było bardzo przyjemnie, gdyby ludzie tutaj widzieli o tym. I to już. Mhm. To mój komentarz. Znaczy, ja przytoczyłem Białoruś, Ukrainę, ponieważ to dokładnie powiedział do mnie właśnie profesor z VAT-u, że podawał przykład, że ludzie przyjeżdżają do Polski, ale powiedzmy nie znajdują tego, co szukają, czyli pieniądze, i wracają na Ukrainę bądź na Białoruś, bo praca w Polsce nie jest na tyle wystarczająca, aby spełnili swoje cele zarówno mieszkając w Polsce, jak i wspierając, powiedzmy, rodzinę w kraju ojczystym. Znaczy, broń Boże, ja doskonale wiem, że są pieniądze na Ukrainie, są na Białorusi, no jest to tam kwestia dystrybucji tych dóbr, ale no, nie, proszę, przepraszam, jeżeli stereotyp nie było to moim celem, i przepraszam, naprawdę. Słuchajcie.